czemu musieliśmy się rozbić tak daleko? Zeń, daleko do celu? Oj, nie chcę wiedzieć. Tam jest ostateczna broń, ostateczna! Nie ma na co czekać! Kolejny wrak. Nieciekawą tu mają przestrzeń powietrzną. Thank you.
Możemy po nich przejść. Wszystko gra? Jasne. Znaczy odwrotnie. Cisza i spokój. A co? To, że ręce ci się palą. Wiecie co? Właściwie tego nie czuję. Kai,
Odnalazłeś wewnętrzny balans. Odkryłeś swoją moc w Spindzicu. Grilla turystycznego? Super! Ciekawe, co to potrafi. Lu, gdybyśmy tylko mieli kogoś z ognistym Spindzicu. Ale Lu, Kai posiada taką. Tak jakby o to chodziło, Zane, ale... Super! I mam takie cieplutkie ręce. Cole, skały. Wiesz, co robię. Zdołasz roztopić ten wodospad? Mogę założyć swojego Spindzicu, mogę!
Jak myślicie, co robi ten zwierzak? Sabotowana i się rozbije. Wow, nie patrz w dół, co? Co? Nie wiem, ale trzeba będzie to jakoś odkryć. Strzelać z paszczy. Thank you.
Patrzcie, można je obracać.
Dopadła. Wow! O, jaka wielka! Ale wielka! Ale można by w czymś takim urządzać imprezę. Nie dajmy się pokazywać! Lord, użyj się w końcu! Wierzę w ciebie. Marnujemy tylko czas! Rusz się w rękę! Ależ będzie zabawy z tą ostateczną bronią! Ostateczną! Nie mogę zrozumieć, co mama w tobie widziała. Jak to? O co ci chodzi? Mieliśmy tak wiele wspólnego. Była wyjątkowa. Pamiętam dzień, gdy ją poznałem. Szalała wtedy wojna. Naprawdę wielka. Daleko na drugim końcu pola bitwy zauważyłem tę piękną wojowniczkę. Nazywali ją Żelazną Smoczycą. Mówię ci, robiła wrażenie. Odjęło mi mowę. Czekaj. Według mamy poznaliście się przy Xero? Ja nawet nie wiem, co to jest. No ale wracając, odebrało mi mowę. Zebrało cię w sobie i do niej trzymał. Zapytałem, czy często tutaj walczy. Powiedziała, że owszem. Też nie jesteś? No cóż, to wszystko zależy, kto pyta.